Hej, witam was w kolejnym odcinku z gry Robot. Jak zwykle jesteśmy naszym niechcianym dzieckiem, czyli najpotężniejszą i najchujowszą postacią, czyli Nemezisem. Jeszcze nie wyekspionym do 150 i nie zrobione na Nemezisa, ale niedługo już będzie tym Nemezisem. Mamy level 107, jesteśmy w PPHD. Poszukałem chwilę koali bez odcinka. Nie na odcinku. Też podbiłem tutaj... na 16 poziom... plus 16 różdżkę, plus 15 tarczy, udało mi się zrobić, więc dodatkowe bonusy. Jak widzicie, zestawienie mobków na pasek taki sam, naszyjnik na lat, kurde, od 50 levela taki sam i reszta się nie zmieniła, tak jak widzicie tutaj, nie? Dobra, jesteśmy w PPHD, przydałoby się użyć główki. To tak trochę lipa, nie? Taki trochę Lipton bym powiedział. Jakby z główków iść. O, tutaj wciąż nas mogą pojechać. To jest HD, a nie zwykłe PP. W PP zwykłym 10 potworków jest nam w stanie w ciągu 5 sekund zjechać... ile? 800 hapsów, więc to i tak jest dużo. Także wpadamy w to. No widzicie, tutaj jeden cios jest za 800 hapsów. Bum, 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 bum. I lecimy. Exp jak leci? No! Bywało gorzej. Bywało gorzej, co prawda mana jest na niskim poziomie. Kwestia tego, że bardzo mało odrodzenia punktów many mamy. Mamy tylko 1600, to nie jest dużo. Ja bym potrzebował jakieś 4000 na sekundę. Patrząc na koszt tych czarów, tak? Bo 1200... Tutaj 900, tutaj 1300, tutaj też no 900, tutaj też 900, tutaj też 900, bo te karty jakieś nie są plus dziesiątki, tak? Tutaj najwięcej zadaje zabójcy grzmoty, minus 150, czyli to jest 815, ale no i tak jest to manużerne. Bum, stąd. Siedzieć mi w tym. Siedzieć mi w tym ogniu. No i taki jakiś niedobitek. No, on nam może trochę zaszkodzić, ale jednak nie zaszkodził. No i będziemy żłopać. W sumie... Jak wiem, gdzie jest koala... Jak wiem, gdzie jest koala, to ja szybko się wrócę do miasta po jedzonka. To będzie easy peasy tutaj przylecieć na tłuczka. Bo tłuczek jest tutaj. To jest jakieś 2 minuty roboty. Wszystko. Bo szybciej. Tylko że to już wetnę wam. Zrobię krótkie ścięcie, żebyście nie musieli oglądać tej całej drogi. Bo odcinek nie był 10-godzinny z dojścia na Dedrum, a potem kolejny tego na Dedrumie. Mamy level 110. Tak z 50 i tutaj na poziom ten. Tak z 50. No i 1,5 miliona wydane na jedzonkę, ale za to wiem, że będę miał mnóstwo many cały czas. Jeden. Jak widzicie, event expowy się już skończył. Nie wykorzystałem go do końca. No bo nie wykorzystałem. Są rzeczy ważne i ważniejsze, tak? No jeszcze YouTube, ale ważniejsze są inne rzeczy niż YouTube w moim życiu. Więc tak by to było. Więc nie wykorzystałem do końca, a wtedy była możliwość naprawdę bardzo szybkiego do ekspienia się do tego 120-130 levela. Naprawdę, gdybym posiedział i ponagrywał tak chociaż jeden dzień, tak bym poświęcił 4-5 godzin na nagrywanie, to bym miał ten level. I to z palcem w tyłku tutaj bym wbił 120. Bo z tego co pamiętam, tutaj jestem w stanie, byłem w stanie wbić na expie podwójnym tylko. Tylko podwójnym. 120 na jednej postaci. Bo siedziałem tak długo, aż byłem 120. Nie było tak wcale długo, bo ja na HD sobie nie radziłem i to tak na luzie. Więc no spoko. To będzie trzeba coś z wojownika Maciusia gdzieś na jakiegoś dropo expa pójść. Znaczy dropa bardziej, żeby mu jakiś ekwipunek podbić, bo to co on tam ma to jest żenada. A
No, od zera do bohatera się jeszcze nie skończyło tak dosłownie. O, jest wejście do PPHD jeszcze. Kwestia tego, że jest jeszcze wiele rzeczy, które tam wam mogę pokazać. Muszę też się zabrać, zacząć nagrywać te poradniki, jakieś takie podstawowe w kwestii zarabiania. Bo masakra jest. Masakra, tyle rzeczy, a tak mało czasu i tak niewiele możliwości do zrobienia tego i okazji. Dobra, buszki nam lecą 200, 100%, 300% więcej. A, czy 50, to jest chyba 50% więcej. To jest 250. Dobra, zbieramy grupę. Najgorzej będzie tam przy pożeraczu na herpie. Bo one dystansowo biją i one mogą jeszcze stunować. Co nie jest bardzo miłe. Dobra, jestem po krótkim zadowu. Nie, lecimy dalej. Czy to jest na atak magiczny? Atak fizyczny? Atak magiczny? Atak fizyczny? Co? Wait a fucking second. A, bo to są na 80. A ja mam jakie? Na atak magiczny i częstość krytyka. Aha, czyli szukamy takich... O nie! Panie, nie. Tutaj to. Tutaj to. Tutaj stół. Tutaj to i tutaj to. I macie tam jakieś obrażenia na sobie, więc zgincie. Dobra, tutaj dobijamy. Widzicie, już prawie level wbity, a my jesteśmy tutaj jakieś 2 minuty. To nie jest dużo. Nie jesteśmy tutaj dużo i też nie jesteśmy tutaj jakoś uber krótko, nie? Bo w innych okolicznościach już byśmy mieli 2 level wbite. Proszę przejść mi przez to. Mikrofon odciszony. Żeby nie było tak jak na jednym odcinku, że przez pół godziny mówiłem, a byłem wyciszony. To jest śmieszne. Dobra. Mi się coś przypomniało a propos jednego odcinka na YouTubach. Miałem tam w jednym miejscu cięcie zrobić. Nie wiem, czy to nie był ten ostatni. Fuck. Tak to jest, jak się nagrywa 5 pod rząd, albo 6 pod rząd i się nie robi ich od razu, tak? Nie ogarnia ich się od razu. Tutaj sobie pobiegamy. Tutaj jakąś kulę ognia zasadzimy. Tutaj jakieś takie zasadzimy. Takie pup. Jep. I level chyba będzie wbity po tej grupce. Nie będzie, bo to 3% na jednego dostajemy. To i tak dosyć sporo. Kula ognia tylko siepie nawet tam. Mocno ta kula ognia. Na jakie mam kartę? Kartę plus 4, ej. Jest tak źle. Jeszcze jedna grupka i będzie G. Przydałoby się zabić bossy tutaj. Ale tylko przydałoby się, bo z zabiciem tych bossów może być ciężko nawet. W kwestii... tego, że bossy są ciężkie. Tego, co ma najmniej hapsów, bo tam mu się skończyła kula ognia i jak kulą ognia. Tego, co ma najwięcej hapsów teraz. Dobra, jeden pad, level nabity, widzicie. Żadna filozofia nie jest grania tą postacią. Tego teraz dobijemy. I jeszcze jeden strzał. I teraz tłuczemy tego gnoja. Boom. I on już powinien paść szybko od, tak, płomieni. Super są te ataki czasowe. O, no tutaj kolejni panowie. Bum. Nie dajemy do siebie podejść, bo nie chcemy dostawać damage'u na twarz. Mikro, makro.
I takie tam duperele. Dobra. Kolejny frajer. Kurde. Ale siepy ten Nemezis. Mimo, że jakieś tam podstawowe buffki mam, bo ja te buffki używam na każdej postaci. To tak w ilości miliard. Ale... naprawdę siepie ta postać. O, tutaj... tutaj jest pierwszy miniboss. Tłuczek. Więc tłuczka sobie utłuczemy. Ha, 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 ha. Śmieszny żart. O, unikę zrobiliśmy. O kurde, znaczy się... przed minibossem uniknąć? Beast z meteorów. Beast. Dobra, ty masz tutaj to. Użyj to. On mnie tylko po 400 gubi, on jest słabszy niż te mobki na początku. Coś tu jest nie tak. Dobra. Milion odzyskiwania many. Bo why not? Widzicie, już mam 30% pitelol. A po nim... no... 52, czyli 21% nam wbiło. Dosyć sporo. Przyznam, co to jest? A. Tutaj są jakieś mendy. Dobra, rzucę tutaj obszarówkę, nie wiem. Giną się. Będzie szybciej, szybciej będę czyścił, no po prostu. Nie chcę niepotrzebnie przeciągać. Dobra, jeszcze jeden. Boom. Jakieś tutaj dupo dropy. I biegniemy dalej. Bijemy potionki na umór. Okej. Tu wam dam to. To. To dla pana. I to. Ten już zginie na pewno. No, te zostały praktycznie do obite do połowy, po jednym skillu, tak? To jest śmieszne. Jeden skill tak może mocno obić. Na tym levelu w HD, tak? Co prawda mamy mocny ekwipunek. Ale to nie jest jakiś super ekwipunek. Bo moglibyśmy mieć plus 20, mógłbym siedzieć i ulepszyć 30 tysięcy... przepraszam, przedmiotów do... o kurde, kula ognia nie podpaliła. Do plus 20. Z plus 20 tutaj przyjść. Wtedy to by się działo. Tutaj nic nie będzie. Biegniemy dalej. To akurat ma pół godziny, to może jak ktoś już skończy, to przerwę odcinek. Jak będę widział. Bo często nie patrzę zupełnie na... no sobie rzućmy to i to, bo teraz użyjemy kilka obszarówek. Jeps, 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 jeps. I kolejne jeps. I powinni wszyscy w miarę paść. No, wszyscy w miarę padli. Że widzicie. O! Tarcza nad... no... wait the fucking second, kto mnie bije? Kto ci pozwolił mnie bić? Kula ognia wejdź. Wow, ale pięknie, kula ognia wlazła. Ja powinienem mieć tą zbroję na 20 level. Na 120 level. Ona jest za zadanie bodajże. Dla maga. Ta, ona jest za zadania w Sanktu. Bym sobie zrobił kurde nową postać, szybko wbił. Znaczy, no wbicie z... zrobienie tych questów to nie jest problem. I wbicie 105. Sobie kusznika czy kogoś tam zrobił, ekwipunek ściągnął z innych postaci. I... wziął tą zbroję do 120, bo ją można do depozytu bodajże wrzucić. Jak można ją do depozytu wrzucić, no to kozak. Bo ona daje szansę podczas ataku na wrzucenie kuli ognia. Czyli atakując tym gówno spelem, tak, który zadaje tam po te 10%, no po te 5-10 zależy czy krytyk wejdzie, jest szansa na wyrzucenie kuli ognia, która podpala, tak? Nie dość, że zadaje obrażenia, to jeszcze podpala. Dobra, wbity level, widzicie, 109. A nie ma jakich, z tego co wiem, nie ma eventu na expa. Więc no, na 105 ogólnie ludzie szli do sanktuarium, gdzie dostają karę za mobka, tak? Gdzie tutaj mogli sobie na ludzie expić i zdobywać większy exp niż tam. Oczywiście w HD-ku. Jak widzicie, dosyć szybko sobie daje radę tutaj czyścić to wszystko. Nie ma jakiegoś większego problemu.
No, oprócz tego, że jestem Nemezisem, który, no, nie oszukujmy się, jest OP. OP głównym i no, nie da się tego ukrywać, tak? Sami widzicie, co tu się dzieje. Oni nie są w stanie do mnie podejść nawet. Z kusznikiem by było troszeczkę inaczej, bo kusznik niestety ma auto-ataki, które się przerywają podczas biegania, a na tym poziomie on chyba nie ma tak szybkich, żeby co sekundę móc odbiegać, mieć możliwość odbiegu. A niestety ta postać... A ta postać to ma, tak? To myśliwym chyba by, nie myśliwym, tylko kusznikiem by było troszeczkę ciężej chyba tutaj tak mikrować, ale nie jestem tego pewien. Proszę ode mnie pan. Zginęwszy. Szybko zginęwszy. Okej. No w miarę szybko zginęwszy. Kula ognia, która wlazła. O, proszę was, proszę, jak to ładnie wygląda. Płonie dziwka. Znaczy no, minionek. No i nie żyje. Lecimy dalej. Pijemy potka, tutaj będą obszarówki. Więc użyjemy od razu. No może nie od razu, żeby jak najwięcej tego wykorzystać. Ale to rzucamy, to rzucamy, to rzucamy, to rzucamy, to rzucamy. Tutaj widzicie, no, mnóstwo tych obszarowych czarów. Ja dostałem strach, ale to mnie przed niczym nie broni tak naprawdę. Znaczy nie przeszkadza mi w niczym. Jak widzicie, po 3 sekundach za chwilę będę miał całą manę Ela. 50% już wbite, jakieś tutaj na 2 plusy, na 2 plusy bronie, dropie. Fajnie, fajnie. Tutaj tego podpalimy. Ojej, zaschło mi aż w gardle, znaczy zaschło. Krypę zrobiła się tego ciągłego wydania. Widzicie, YouTube wykańcza, nie? No dawno nie mówiłem po prostu aż tyle przez tak długi czas, bo nawijam już praktycznie 17 minut bez przerwy. Spróbujcie sobie tak gadać. Nie jest to łatwe. Tutaj mamy drugiego minibossa. Nazywa się Mroczny Ogień. Jest to bodajże utopiec, no to tak chciałem powiedzieć. Ale nie byłem pewny, bo mógł być też jaszczurolud. Oni też tak chodzą, niektóre jaszczuroludy. Więc tutaj standardowa procedura w pierniczu. Dla nas troszeczkę też. Dobra. Mroczny ogień trochę obrywa sobie. My też sobie trochę obrywaliśmy, ale coś czuję, że... O, 2-3000. Coś czuję, że po zabiciu go to dostaniemy level, więc nie używam jakoś... Używam potki na manę, żeby nam się nie skończyła nagle, ale... Nie wbiliśmy. No to potki, jedzonko, zawsze mile widziane, tutaj na dwa bronie, atak magiczny, sztylety! Nie, jednoręczne. Tutaj, no widzicie, tutaj mam na jeden plus, tak? A tutaj mam dwa plusy. Kurde, szkoda. Ale tutaj mam alt. Siła ataku krytycznego, czy szybkość magii i szybkość ataku, wykrywa. Ale tutaj mam broń chyba za 1,5 miliona dropniętą, więc jest gites. Tutaj wbijemy sobie level, więc tutaj mogę sobie stać w miejscu i nic mi się nie stanie, bo pierwszy mob padnie, to dostajemy level. Mówiłem. No, także zostało kilka mobów takich na dubiczy dosłownie. 110 poziom, gratulacje. Także widzicie, jesteśmy w PP, już mamy 110 poziom. Gdzie? Tym. Jak on się nazywa? To taki loch, taki, no, sanktuarium, o. Sanktuarium by było to trochę ciężkie do ogarnięcia, dobra. Jest gites. Gites majonez. Ile to ma? Też 11 minut, no. To jest godzinne, więc jak tutaj, no, 11 minut zostało nagrania. Jeszcze. Tutaj kolejne obszarówki. Jak ładnie, wszystkie pieniądze, mopki zatrzewione. No i wszystko padło.
Sikilafo. Robimy to na ludzie. O, 50 poziom profesji. Co to może znaczyć? Że mamy więcej damage'a? Oczywiście. Dlaczego nie? Nie, żeby ta postać już była silna. Jeszcze mógłbym na Hama wracać się tam później trochę i powrzucać kamyczki do broni, tak? Zbroi i tak dalej, bo tutaj mam tylko na jakieś zręczność, sprawność, bo to było na kusznika, ja to miałem. Ale na inteligencję, na atak magiczny, czy tam wiedzę. Albo odzysk many, albo ilość many. Mógłbym wrzucić. To też zawsze jakiś efekt by dawało. Dobra, musimy jebnąć tym. Teraz tym jebnąć. Tym. I tym. I powinni zdechnąć od tego ognia. Nie zdechli od ognia. No to źle. Bo dużo przeciwników nam zostało. Bo nam zostało 4 chyba przeciwników, którzy nie zdechli od ognia. No to nie fajnie. Dobra, giną. Wszystko zginięte. Tutaj tak, tutaj tak. O, i tu się zaczyna malutki problem, bo tu są harpie. I z nimi na dystans nie wygram, więc muszę się tłuc z nimi. Powinienem tutaj sobie wyssanie zostawić. Ale dobra, widzę, że zjedziemy je na luzie. Dobra, poszły. Poszły w piach. Dobra, tak, że tutaj sobie użyjemy zwoju odzyskiwania hapsów. Zbroja, siła krytyka. Brona blok, mnie te takie rzeczy nie interesują. Nie mamy hapsów. Ale i tak musimy YOLO zrobić. Tutaj. Trollololo. Nie, fuck you. Dobra, walniemy jednego. Wysanie. Całe życie. 7 kofli. Ja pierdzielę. Jakie chore pojebstwo. 7 kafli jednym strzałem. Dobra, wszystko raczej padnie. No, temu się ostało. Nie wiem jakim cudem. Jedzonka powpierniczamy, wypijemy poty i lecimy dalej. Zaraz 111 poziom. A my, no przeszliśmy pół PP. Znaczy, no jeszcze pół nie PP przeszliśmy, bo... tu jest pół PP. Dotąd... Poczekajcie, gdzie jest... Dotąd, tutaj jest pół PP. Ta strona to jest pół PP, a ta strona to jest drugie pół PP. My nawet jeszcze pół PP nie przeszliśmy, a wbiliśmy 3 poziomy? Bo po tej grupce mobów to powinno być 3 poziomy. Poczekamy jeszcze chwilę na stuna. Bo jednak jak ich zestunuję, to jest troszeczkę łatwiej ich ubić. Nie oszukujmy się. Niech oni sobie w tym stoją jak najdłużej. Się tylko da, no. Troszeczkę Lipton. Bo damage'u zaczyna nam brakować. Troszeczkę Lipton, bo damage'u nam naprawdę zaczyna brakować. O, tylko 3000 zabraliśmy. Szkoda, że nie wlazł krytyk na to. Dobra, ty dostaniesz to. Ty dostaniesz to. A ty dostaniesz po prostu ze zwykłego ataku. Halo. 111 poziom. How awesome is that, my friends? Easy peasy, lemon squeezy normalnie. Minut, no już tylko gromadzenie. No nie, ja stąd spadam. Aż tu przebiegnę, bo nie chcę się bić z tymi harpiami. Są uciążliwe. Tak samo przebiegnę przez pożeracza aż na behemota. Bo tutaj są harpie. Zdarzają się już. Tutaj nie będzie harpi, więc tutaj zbijemy tą grupę mobów. A tak jak mówię, harpie, no harpie to jest, będzie trudny przeciwnik, bo jest dystansowy. Ma większy dystans ataku niż my. Niestety. Dobra, i teraz to dorzućmy. Raczej wszystkie zginą. Wszystkie zginęły. Dobra. Jest G. Tutaj jest harpie, więc tutaj przebiegamy przez ten pokój. Przez ten pokój tutaj nawet się nie zatrzymujemy, bo harpie nas będą dalej goniły. Albo już nie będą goniły. Ale w tym pokoju te są dwie grupki. No to super. No to styka.
A jedzonko też sobie weźmiemy, a dlaczego nie? No, możemy już zacząć bić mopki. Kurde, powinienem to rozdzielić, żeby dwa mopki naraz dostawały. Od ognia. A nie jeden. Oj, lag. A ten lag mógł mnie kosztować życie. Dobra. Tutaj. Jeps, ognie piekielne. Jeps, powolnienie. Jeps to, jeps stun. I jeps to. Ty masz ognie piekielne, to zginiesz. A wy podstawowymi atakami powtarzalnymi zginiecie. I jest Sikalafon. O nie, ten jeszcze żyje, ty. Miałeś zginąć. Teraz będę musiał sobie naładować hapsy jakoś. Tutaj bodajże są marionetki. Więc idealnie. Jeb. I całe życie? No nie, tylko 3000. Nie wiem dlaczego tam mi aż 7000. Chyba krytyk faktycznie wlazł tam. Że 7000, było to o połowę więcej. A ja mam krytyka 135%. No to tak jakoś by powinno być. Że krytyk tam wlazł. Ta druga marionetka mnie denerwuje, bo ma całe życie. Ale szybko to zmienimy. Tutaj jedno podpalenie, drugie podpalenie, ona będzie zbita do połowy. Same z siebie, znaczy z tego podpalenia. A my chyba w tym czasie nie, zdaliśmy rady zabić tej. Ale blisko było. No 28% z samych podpaleń. Na 105 level, no to jest dosyć sporo. Powiem wam tak. Nie mówię, że mi się podoba ta postać. Ale fajnie się nią expi. Nie tylko tyle. Nie przekonam się nigdy do niego, żeby grać nim i farmić go i expi. Jest postacią dobrą, ale jest postacią zbyt OP. Tak jak to cały czas powtarzam, jest zbyt OP. Nie jest mocny, nie jest silny. Ta postać jest zbyt silna. A? Poleciało, wszystko padło. Wszystko. I lecimy dalej. Mane. Anubis. Kurde, obszarówek nie ma na Anubisie. No to chujnia. Taka troszeczkę. Ile mamy? 3 minuty, żeby ubić całego spota. Czy damy radę? Nie wiem. Jak Anubis w takim tempie będzie padał, to na luzie damy radę. Lul. To jest mini boss. Czajcie, mini boss. Masakra. Na ile to jest, że ja mogłem to praktycznie przedłużyć? Nie. Moi mini, nie, tak się nie bawimy. Dobra, Anubis pada. Mopki padają. Ja też padam tak troszeczkę, ale tylko troszeczkę. Bum, prawie całe życie. 8000 krytyk, tak, to jest krytyk. Anubis padł, więc jest easy. Te mopki były spowolnione przez dłuższy czas. Ten dostanie z kuli ognia, bo ma więcej hapsów. A no, padł, też można. Tak, też się da. I 112 poziom. Byliśmy z 4 poziomy dzisiaj. Znaczy w ciągu pół godziny. To jest dosyć sporo, jak na PP. Ale w tym momencie muszę wam powiedzieć, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych odcinków. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. W komentarzu. Oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A jeżeli już jesteście subskrybentami, to pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek, aby wam przypominało o najnowszych odcinkach. Do zobaczenia następnym razem.